W Regionalnym Centrum Krwiolastwa i Krwiolecznictwa w Bytomiu odbyła się zbiórka krwi dla żołnierzy z jednostki wojskowej w tym mieście, którzy ulegli wypadkowi 22 grudnia. W wypadku samochodowym rannych zostało 6 osób, w tym jedna ciężko. Do oddania krwi dla żołnierzy ustawiła się długa kolejka. To nie jest nic nowego dla nas. Zawsze mamy tutaj dużą frekwencję. Chętnych jest wielu. Przychodzą zdrowi, młodzi ludzie zazwyczaj. No i dzięki temu mamy często również dostęp do deficytowych grup krwi. Wśród uczestników akcji było wiele osób, które krew oddają od lat, bez względu na cel. Co już oddaję krew od 2003 roku. Także do mnie to nie jest żadna nowość, nie jest żadna akcja, ani nic. To jest, można powiedzieć, śmiało rutyna. Akcja miała trwać od godziny 7 do 12, ale ze względu na liczbę chętnych została wydłużona.